great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms. Dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym daily vlogu z mojego samochodu. Dzisiaj się z wami witam, bo już słuchajcie, od rana prężnie jak mróweczka latam, jeżdżę, załatwiam co i jak, ale po pierwsze jest godzina za 5:09 i mamy już prawie 27 stopni, więc zaraz muszę się schować. Po drugie, musiałam podjechać dzisiaj z samego rana do, a w sumie to na pocztę, żeby wysłać paczkę dla jednej z was i kupić koperty, w które będę pakować za chwilę, jak dotrę do domu, będę pakować maseczki i wysyłać do was dziewczyny. Także mam trochę roboty, ale dlaczego tak wyszłam wcześniej? Wyszłam dlatego, że na godzinę 10:30 ma przyjechać do mnie pan, który będzie mi prał dywany i kanapę. Dlatego też chciałam to zrobić zanim on przyjedzie, żeby mieć wszystko ogarnięte. Jeszcze przy okazji widzę, wpadłam tutaj do Biedronki, kupiłam wodę i takie tam, wiecie, najważniejsze rzeczy, które są mi potrzebne. Będę też robić później obiad zapiekanego kurczaka. Więc w ogóle wszystko dzisiaj razem, ale wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? To, że ledwo mówię. Przysięgam. Słuchajcie, wczoraj usuwałam kolejną ósemkę. Nie wiem, czy pamiętacie vlog, jak opowiadałam wam o tym, że poszłam na usunięcie dwóch ósemek i mieliśmy zacząć od tej ósemki, ponieważ ona jest w kształcie takiego kikucika, była w kształcie takiego kikucika i podobno miała ładnie wyjść i wszystko miało pójść sprawnie i tak dalej, chociaż ona zachodziła mi tutaj bardzo wysoko na policzek. Ale jak moja pani doktor zobaczyła tą drugą ósemkę, to stwierdziła, że nie, wyrywamy najpierw to. No i przeżyłam i wszystko fajnie poszło, sprawnie, pięknie i ładnie. I obawiałam się, że będę mieć szczękościsk, a okazało się jednak, że wszystko naprawdę dobrze się fajnie goiło i na następny dzień to już w ogóle nie było śladu, jakbym miała cokolwiek robiona. Czy w sensie, wiecie, no nie czułam, żeby coś się dzieje. Natomiast wczoraj poszłam na wyrywanie kolejnej ósemki, czyli właśnie tej. I nie byłam już tak spanikowana jak wcześniej, bo wiedziałam, co mnie czeka i wiedziałam, że mnie to nie będzie bolało, bo wyrywanie ósemek nie boli, bo to jest wszystko robione w znieczuleniu. Jest nieprzyjemne oczywiście. Boli ten sam moment wbicia się, wkucia w kwestii znieczulenia i nieprzyjemne jest to, jak trzeba wyciągnąć tego zęba. Ale słuchajcie, to co się wczoraj działo na fotelu, okazało, w ogóle zaczynając od tego, że tak jak powiedziałam, ta ósemka tutaj zachodziła mi na policzek, więc trzeba było się trochę do niej inaczej dostać, bo ona nie wyszła tak prosto, jak zazwyczaj wychodzą ósemki, tylko ona właśnie wyszła w ten sposób. Więc wyszła mi tak centralnie, wychodziła mi tak centralnie na ten mój policzek. No i trzeba było się tam inaczej dostać przez ten, wiecie, żeby to wyrwać. Więc to już było trochę takie problematyczne. Ale podczas wyrywania tylko słyszałam, jak moja pani doktor mówi, no kurczę, ona jest jakoś na płasko, nie mogę jej wyciągnąć, no co za dziad, nie mogę jej wyciągnąć. Serio? Ja tylko po prostu byłam trochę spanikowana na tym fotelu, ale mówię, dobra, udało się, wróciłam do domu, zeszło znieczulenie i zaczęło mnie boleć. I słuchajcie, co godzinę to było coraz gorzej. Ale nie taki ból dziąsła, bo to jest do przeżycia ból dziąsła. Z tym to jest, wiecie, żaden problem. Ból to się zaczął pojawiać tu, gdzie jest to łączenie szczęki z żuchwą i całego tutaj policzka tak naprawdę od tej strony wewnętrznej. I do tej pory nie jestem w stanie otworzyć szerzej ust, a w ogóle to, co ja przechodziłam w nocy, nie mogłam się położyć, ja w ogóle śpię zawsze na boku, więc nie mogłam się położyć na tą stronę, bo co się przekręcałam na tą stronę twarzy, na ten bok i dotykałam po prostu poduszką do policzka, to się wybudzałam, bo wszystko mnie to bolało. I dzisiaj jeszcze czuję, że mam tutaj spuchnięte po tej stronie i tak jak mówię, nie jestem w stanie jeszcze otworzyć do końca ust, bo tu po prostu, słuchajcie, wszystko mnie ciągnie. To jest takie uczucie jak przy szczękościsku, które miałam tu,
w momencie, kiedy on już zaczynał mi pomału odpuszczać, no to tutaj właśnie teraz tak czuję i to jest takie, o, to jest po prostu, słuchajcie, to rozciągnięcie tutaj, w tym miejscu, to jest tak nieprzyjemne. Nawet się nie spodziewałam, że mimo tego, że słuchajcie, no ząb wyglądał na taki, że po prostu raz, dwa szybko wszystko wyjdzie i będzie super i nawet nie poczuję, to się okazuje, że jednak jest w drugą stronę, więc zobaczcie, z tymi ósemkami to nigdy nic nie wiadomo. Czasami niektórzy mówią, że a, że są w takim złym stanie, że są takie tragiczne, że chirurgicznie, że wycinać, a wszystko pięknie się goi. A zobaczcie, w moim przypadku tutaj było gorzej, ta była niby lepsza, okazuje się, że jednak ta by była gorsza i teraz po prostu czuję się, jak się czuję. No ale nic. Dzisiaj mam zamiar do Was mówić i mam zamiar po prostu pracować tutaj, żeby tym ruszać, mimo tego, że mnie tam boli. Damy radę. Obyło się na szczęście bez żadnych środków przeciwbólowych, więc jest ok. Ale tak jak mówię, wracam teraz do domu. Muszę naszykować mieszkanie, żeby pan właśnie przyjechał za chwilę. No, ma jeszcze godzinkę i półtorej, żeby przyjechał na to pranie u mnie w domu. To nie jest pierwszy raz. Ten pan, w ogóle ta firma, ja już korzystałam kilka razy z ich usług, między innymi pranie tapicerki w tym samochodzie i byłam bardzo, bardzo zadowolona. Więc zobaczymy, jak będzie teraz, jeśli chodzi o meble w domu, o dywany. Wcześniej korzystałam z innej firmy, no ale zobaczymy. Więc ósemka wyrwana, kolejna. Żyję. Zamówiłam sobie też nową szczotkę do zębów. Ale jak przyjdzie, to Wam pokażę co i jak, ponieważ stwierdziłam, że jak już w tym roku inwestuję w zęby i zrobiłam sobie taki prezent urodzinowy, czyli oczyszczanie, dokładny scaling, wybielanie zębów, usunięcie ósemek. Ja generalnie z zębami nie mam jakichś większych problemów, to zainwestuję też w nową szczoteczkę. Tak, więc powinna do mnie przyjść nowa szczoteczka. No i musimy dzisiaj zrobić denko kosmetyczne. Koniec miesiąca zobowiązuje. Mam trochę tych produktów, które chciałabym się pozbyć jeszcze przed wyjazdem do Włoch, więc wszystko prężnie szykuję co i jak. Muszę wysłać maseczki dzisiaj wasze, popakować, przyszykować, wysłać, zrobić obiad. Koniec gadania. Zaczynamy ten dzień. Z piękną pogodą, ale upalną. Kanapa gotowa, odkurzona i czeka na pranie. I też ten dywan. Też go właśnie odkurzyłam. Także też będzie do prania. Jeszcze jeden dywan. Jeszcze ławeczka, pufy. Także trochę tego jest. Powiem Wam tylko tyle. 2,5 godziny prania w domu. Ale zrobione idealnie. Naprawdę, słuchajcie, idealnie. To jak mam wyczyszczoną kanapę, jak wszystko tutaj na obiciu zeszło, no genialne, po prostu genialne. Oczywiście ona sobie teraz będzie schła, pewnie do jutra. Musi sobie dobrze wyschnąć, żeby w ogóle na niej usiąść, ale to jak załatwiony mamy serwis, po prostu pranie z każdej strony, pranie od środka, czyszczenie tych poduszek, doczyszczenie takich najgorszych, słuchajcie, tłustych plam. Wow, po prostu wow. Ale pokażę Wam jeszcze dywan. Nie wiem, czy będzie to widać w porównaniu do tego, jak wyglądał wcześniej ten dywan, ale no wygląda jak nowka sztuka. No serio. Jak nowka sztuka. Zeszło wszystko. Wszystko, wszystkie plamy. Wszystko, co tutaj było robione. Genialne. Słuchajcie, zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu namiar na firmę i na tego pana, który to robi, który to czyści, działa tutaj w Warszawie, jeśli będziecie zainteresowani, bo cenowo też wychodzi świetnie, a tak odwalona robota, tak dobre czyszczenie, no po prostu wow. Nie, moi drodzy, to nie jest żadna przesyłka PR-owa, chociaż może tak wyglądać, ale za moment pokażę Wam zawartość tej torby, coś Wam ważnego powiem. Skoro dzisiaj robię denko kosmetyczne, to tutaj widzicie zdenkowane kosmetyki marki Eisenberg. Nie, to nie z ostatniego miesiąca, żeby nie było. To są opakowania, które zbierałam w ostatnim czasie, żeby Wam pokazać, ile mi się po prostu tej marki tutaj różnych opakowań zebrało. I co też oznacza, że korzystam, sięgam, próbuję, testuję, szukam perełek, wyszukuję, mam swoje ulubione produkty marki,
do których regularnie wracam. I kto ogląda mnie tutaj na kanale lub też śledzi mojego bloga czy media społecznościowe od dłuższego czasu, ten doskonale o tym wie, że ja markę Eisenberg bardzo, bardzo lubię. Oczywiście są takie produkty, które u mnie się nie sprawdziły. Są też takie, które po prostu uwielbiam i do których wracam, tak jak powiedziałam wcześniej. Natomiast skąd te puste opakowania? Wiecie co, na początku myślałam, że zrobię dla Was film na temat marki. Dokładnie Wam opowiem co i jak. Ale jak zaczęłam się do niego przygotowywać, to stwierdziłam, że jestem nienormalna, bo taki film trwałby ponad godzinę. Przysięgam. Miałabym po prostu tak dużo do opowiedzenia Wam na temat tych produktów, na temat moich ulubionych produktów, na temat samej marki, że nie wiem, czy ktokolwiek z Was chciałby aż tak długi film oglądać. Dlatego też stwierdziłam, że zrobię post na moim blogu, gdzie troszkę Wam bardziej przybliżę markę, szczególnie dla tych osób, które jej po prostu jeszcze nie znają. Ale zrobimy coś takiego jak top 5 produktów moich ulubionych od marki Eisenberg. Ponieważ jakiś czas temu dostałam bardzo fajną wiadomość na Instagramie z prośbą o to, żebym przygotowała filmy również właśnie z tej serii top 5 dla osób, które lubią kosmetyki selektywne, lubią kosmetyki luksusowe, kosmetyki drogie, lubią po nie sięgać, korzystają z różnych marek i chciałyby po prostu wiedzieć, które marki są warte tego, żeby je kupować, które mają naprawdę dobre produkty, a wy wiecie, że ja testuję kosmetyki z różnych półek cenowych, i tańsze, i droższe, i takie pośrednie, i kosmetyki tradycyjne, i kosmetyki profesjonalne, i kosmetyki naturalne, przeróżne produkty. Więc na pewno przygotuję dla Was taki film. Myślę, że post na blogu też będzie i to już za chwilę, o ile już go nie widzieliście albo mogliście zobaczyć, ale tak, zużyłam, trochę tych produktów zdenkowałam i uwaga, ja nie mam współpracy płatnej z marką Eisenberg. Jeśli ktoś rozpowiada tego typu ploty, ściemy, bzdury, to kompletnie nie wie, o czym mówi. Ja nie mam i nigdy nie miałam płatnej współpracy z marką Eisenberg. Ja nawet nie miałam współpracy barterowej. Jeśli już, to jestem raz na jakiś czas zapraszana na eventy marki, gdzie mogę poznać jakieś nowości, ale nigdy nie miałam współpracy z marką i nigdy nikt mnie ani nie zmuszał, ani nie namawiał, ani mi nie zapłacił za to, żebym o tych kosmetykach opowiadała. Chcę, żebyście po prostu to wiedzieli, żeby to wybrzmiało raz na zawsze. O, tyle w temacie. Dobra, zaraz lecimy z denkiem kosmetycznym. Patrzcie na to, dojechał właśnie kurier ze szczoteczką, o której Wam mówiłam. Wyciągam i już Wam pokazuję co i jak. Musicie mi wybaczyć, ale już rozłożyłam sobie całe opakowanie, szczoteczkę, wszystko co tutaj się znajduje na czynniki pierwsze. Po prostu nie mogłam się powstrzymać. Więc tak, zdecydowałam się na szczoteczkę soniczną marki Philips. Właśnie ten model Sense IQ. Proszę, Diamond Clean Prestige, żebyście wiedzieli Prestige. Żebyście wiedzieli o co chodzi, co i jak. Więc to będzie moja najnowsza zabawka. Kto mnie zna, ten doskonale wie, że ja uwielbiam gadżety różnego rodzaju i lubię w nich wszystko. Między innymi to, żeby ładnie wyglądało, żeby świetnie mi funkcjonowały, żeby służyło mi jak najdłużej, żeby się sprawdzało, żeby długo trzymała bateria. A teraz na przykład lubię też takie, które będą działały z aplikacją w telefonie, gdzie będę mogła sobie wszystko kontrolować. Mam taki przykład m.in. po Lumispa Ajo, którą stosuję, po Wellspa Ajo i to jest naprawdę, uwierzcie mi, genialne rozwiązanie. No więc tak, wybrałam właśnie sobie ten model i powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę to tak pięknie wygląda, że będzie to sama przyjemność mieć taką szczoteczką zęby. Tu mam oczywiście w opakowaniu był też wkład. Ja sobie dokupiłam jeszcze dwa dodatkowe wkłady, o, żeby mieć na zapas do tej szczoteczki, bo zobaczymy jak ona będzie się sprawdzać. Widzę, że jest tutaj stacja ładująca, kabelki wszystkie, adapter, wszystko to co jest mi tutaj potrzebne i dodatkowo jeszcze ten futerał do przewożenia szczoteczki. Bardzo fajna sprawa, szczególnie tak jak ja podróżuję. O, zobaczcie, tak on wygląda w środku. Tak jak ja podróżuję,
Jadę teraz na wakacje, więc super, że będę mogła przechowywać szczoteczkę właśnie w czymś takim. I powiem Wam szczerze, że brakuje mi takich futerałów, jeśli chodzi o technologię nuski. No ale dobrze, mamy to. Więc niedługo zabiorę się za pierwsze testy. Muszę tutaj wszystko dokładnie doczytać, pobrać aplikację, sprawdzić co i jak. O, widzicie, ona ma wiele fajnych funkcji, naprawdę wiele fajnych funkcji ta szczoteczka, więc mam nadzieję, że będę z niej zadowolona. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy stosujecie takie szczoteczki elektryczne, magnetyczne, a może soniczne. Dajcie koniecznie znać, czy u Was się sprawdzają, jak Wasze wrażenia, jak to było u Was, jak przechodziliście na przykład ze szczoteczki manualnej na elektryczną, później z elektrycznej na soniczną, jakie się u Was najlepiej sprawdzało. No, sprawdzały. No, jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. I tak jak powiedziałam, w związku z tym, że w tym roku postawiłam na to, żeby zająć się moimi zębami, i zadbać o nie w 100%, zrobiłam sobie po prostu kolejny prezent i kupiłam szczoteczkę. Nie twierdzę, że była ona najtańsza, bo nie była, bo były inne opcje, ale ta najbardziej mi się ze wszystkich podobała i to już uwierzcie mi, nawet nie chodzi o ten kształt, futerał i całą kształt, o kolor, futerał i całą resztę, ale po prostu te funkcje, które tutaj są, bardzo do mnie przemawiają i bardzo mi się podoba, bo widziałam też na filmikach, jak funkcjonuje sama ta głowica, te włoski tutaj, jak to wszystko działa. No więc mam nadzieję, że będę zadowolona z testów, a najbardziej będą zadowolone moje zęby. O! Miałam teraz robić denko kosmetyczne, ale powiem Wam, że jest jeszcze tak duszno i gorąco, że poczekam z tym do wieczora, a teraz jadę do paczkomatu wysłać maseczki dla dziewczyn, maseczki Pillow Glow. Jest ich tutaj 14, także w drogę. No dobrze, kochani, ogarnęłam wszystko. Jest już wieczór, zrobiło się nieco chłodniej. I czas wreszcie zakończyć ten dzisiejszy vlog, czyli zrobić z Wami denko kosmetyczne z tego miesiąca. Już wyciągam wszystko po kolei i mówię Wam co i jak. Zacznę może od masek, które już widzieliście w jednym z moich ostatnich daily vlogów, które zużyłam i wreszcie będę mogła wyrzucić te puste opakowania. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego vloga, to oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie, bo tam opowiadam o moich testach, które przeprowadziłam, właśnie tych tanich maseczek. I wiecie co, tak się dzisiaj zastanawiałam, czy nie zacząć testować kolejnych. Bo tych masek w płacie tak naprawdę, tanich masek w płacie jest bardzo dużo w drogeriach i nie tylko, bo są dostępne właśnie między innymi w Biedronce, w różnych innych supermarketach i tak dalej. Dajcie znać, co Wy na to, czy chcielibyście zobaczyć taki kolejny test kolejnych maseczek, tanich maseczek, ewentualnie jakichś innych, droższych maseczek, albo wyznaczcie cenę na te maseczki, do jakiego tam pułapu, do jakiej ceny te maski mam dla Was testować i sprawdzać. Dobra. Następny produkt, który zużyłam, jest to peeling do ciała od marki Rituals z serii tej czerwonej, czyli Ayurveda, którą bardzo, bardzo lubię. Ostatnio zużyłam masło, teraz zużyłam peeling. No, mam już następne w zapasie, które zużywam, ale na pewno do tych peelingów od Rituals wrócę, bo one są cudowne. Ta ilość olejków, które tutaj są, to jaka jest skóra po nich. Zresztą Wy wiecie, że ja bardzo lubię produkty marki Rituals do pielęgnacji ciała, czyli m.in. pianki, masła, peelingi. Mam kilka swoich ulubionych serii, także zużyte kolejne opakowanie. Następny produkt, który zużyłam, jest to odżywka kondycjonująca z serii Balance On od marki Health Labs. Szczerze mówiąc, średnia. Moje włosy chyba nie przepadają za tą serią. Ja wiem, kiedyś mi pisaliście gdzieś tam w komentarzach, kilka osób mi pisało, że w ogóle uwielbia tę serię, a tam jest maska, szampon, właśnie ta odżywka, ale wiecie co, no moje włosy po prostu, coś jest nie tak. One nie lubią tego typu produktów, nie lubią tych produktów, więc na pewno już do niej nie wrócę. Kolejny produkt, który zużyłam, jest to taki balsam do ust, czekoladowy od Jokaba.
też Wam kiedyś go pokazywałam. Chyba nawet robiłam rolkę na moim Instagramie i chyba powinna też być tutaj na YouTubie właśnie na temat tego balsamu. Cudowny, naprawdę cudowny. Wśród tych wszystkich balsamów, które gdzieś tam są dostępne w drogeriach na rynku, ten jest naprawdę fajny, no i ma świetny naturalny skład. Polska marka. Także bardzo, bardzo Wam go polecam. A jak jesteśmy przy ustach, to zużyłam również balsam do ust od marki Pierre René z tym SPF 50+. I ja o tym balsamie chyba nawet zrobiłam post na blogu. Jeśli tak, to oczywiście zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu. Bardzo fajny balsam ochronny, chociaż jest jeden minus, który moim zdaniem jest taki, powiedziałabym, średni, a mianowicie tam są w nim takie grudki. Te grudki trzeba dobrze rozprowadzić na ustach. Dobrze te usta, wiecie, sobie pomasować, żeby one zniknęły, bo inaczej no nie dla każdego będzie to dobre. Nie wiem, słuchajcie, czy to jest kwestia akurat mojego tego balsamu do ust, czy we wszystkich tak jest, tego nie wiem, potwierdzić Wam nie mogę, ale w moim tak było i trochę mnie to do szału doprowadzało. Raczej do tego balsamu nie wrócę, chociaż on ma bardzo dobry skład i jego ogromną zaletą jest to, że mamy tutaj filtry, czyli mamy ten SPF 50+. Oby takich produktów na rynku było jak najwięcej, czyli nie tylko chronimy twarz, nie tylko chronimy ciało, są produkty ochronne do włosów, do dłoni, ale żeby też pojawiły się właśnie z takimi SPF na usta. Następny kosmetyk, który zużyłam, jest to marka profesjonalna. Na jego temat również jest post na moim blogu, jest jego recenzja. Seria Vital C, czyli ta seria z witaminą C, fantastyczny krem o genialnym zapachu. Super rozprowadza się na skórze, w dziennej pielęgnacji, w ogóle witamina C, ten skład, to co tutaj mamy, super, naprawdę super, zresztą wy wiecie, że ja lubię marki profesjonalne, Jezu, lubię Ritualsa, lubię marki profesjonalne, ja w ogóle bardzo dużo kosmetyków lubię, żeby nie było, ale akurat ten krem super się u mnie sprawdził, więc też już zużyty, o, i właśnie, jak jesteśmy przy marce Rituals, to zobaczcie, pianka też z tej czerwonej serii, żeby nie było. Też robiłam na moim kanale tutaj test różnych pianek, między innymi pianki, które podobno są zamiennikami. Oj, słyszę, że Massimo się coś dusi na balkonie. Pianki, które są podobno zamiennikami tych pianek z Ritualsa, pianki z Lidla i pokazywałam Wam co i jak, więc jeśli jeszcze nie widzieliście tego vloga, to też Was zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast pianka Rituals, jedna z moich ulubionych. A skoro jesteśmy przy pielęgnacji ciała, to zużyłam również odżywczy malinowy żel do mycia ciała od marki Balneo Kosmetyki. Świetna żelowa, taka gęsta formuła, bardzo przyjemny, taki naturalny zapach. To jest połączenie malin z jeżynami, z truskawkami. To nie jest taki typowy zapach malin, który możecie sobie gdzieś tam wyobrażać, ale mamy tutaj między innymi coś, co wyróżnia markę na tle innych, czyli biosiarczkową wodę. Oczywiście kosmetyk wegański, nietestowany na zwierzętach, przebadany dermatologicznie. Ja o kosmetykach marki Balnea od jakiegoś czasu opowiadam Wam w moich mediach społecznościowych, opowiadam Wam tutaj na kanale, ja sobie je pomału testuję, sprawdzam różne te produkty. Za jakiś czas może zrobię też taki film, gdzie opowiem Wam o top 5, ale to dopiero za jakiś czas, ponieważ przede mną jeszcze sporo kosmetyków marki do przetestowania, a asortyment jest naprawdę spory. I tutaj powiem Wam, że też skład jest całkiem fajny, super na skórze działa, nie przesusza tej skóry, no bardzo, bardzo przyjemnie mi się testowało, zużywało ten kosmetyk. Co dalej do ciała? Do ciała mam jeszcze piankę samoopalającą od marki Shelly. Shelly, piankę z biofermentem 8% i tu mamy wersję Light Medium, którą zużyłam do samego końca. Też Wam o niej opowiadałam. W tej chwili moja skóra już jest taka nieco ciemniejsza. Wiecie, ja się nie opalam. Ja w ogóle nie lubię się opalać. Nie znoszę leżenia plackiem, opalania się i tak dalej. Jak jestem na wakacjach, to zawsze siedzę gdzieś pod parasolem, a mimo wszystko i tak to słońce łapie. A teraz też, no bo chodzę po dworze, chodzę na spacery, mimo tego, że smaruję się filtrami, to gdzieś tam ta opalenizna delikatna się pojawia, ale zanim ona się jeszcze pojawiła,
to podkreślałam skórę, żeby nie była aż taka blada, właśnie tą pianką, tym samoopalaczem i super się u mnie sprawdził. Teraz w użyciu mam też piankę Dark, ale tą piankę tak sobie używam pomału, żeby też nie przesadzić, bo chciałabym zacząć z niej korzystać po okresie letnim, kiedy właśnie opalenizna będzie schodzić, żeby ją jeszcze tak, wiecie, lekko podtrzymać, podkręcić, żeby ona tak ładnie wyglądała. Natomiast te pianki są świetne, bo one również mają bardzo fajny skład. Naprawdę, tak patrzę teraz i one mają naprawdę, słuchajcie, bardzo fajny skład. No i przede wszystkim ten bioferment, który jest super dla naszej skóry. Także zużyłam piankę Shelly. No i teraz może zrobimy coś do twarzy. Do twarzy mam dwa produkty myjące. Zużyłam taki olejek, który zmienia się w delikatną piankę od marki Dermalogica. Swego czasu to była nowość, teraz już nie jest, ale to był naprawdę bardzo fajny olejek i niesamowicie wydajny, bo długo z niego korzystałam. Zresztą ja też Wam kiedyś opowiadałam, że chyba najwięcej produktów pielęgnacyjnych u mnie to jest tych do oczyszczania twarzy. Pianek, różnych masełek, olejków, właśnie takich produktów doczyszczających, toników. Ja po prostu uwielbiam ten rytuał w mojej pielęgnacji. I ta skóra zawsze musi być taka doczyszczona, przyjemna, miękka, przygotowana na przyjęcie składników aktywnych. Oczyszczanie naszej skóry, prawidłowe złuszczanie, dbanie o to, żeby ona była w dobrym stanie. Wiecie, że to jest takie moje oczko w głowie. Ja po prostu uwielbiam. Także wykorzystałam bardzo dobry produkt, bardzo fajny zapach, super się u mnie sprawdzał. I jeśli szukacie czegoś takiego z półki profesjonalnej, to Wam gorąco polecam. A drugi z kolei produkt to jest taki, który już doskonale znam. To nie jest nowość i to też jest kosmetyk, który kiedyś był nowością. Wtedy bardzo lubiłam po niego sięgać, ale teraz stwierdziłam, że znowu do niego wrócę i zużyłam właśnie tą biopiankę enzymatyczną do oczyszczania twarzy od marki Yonel. I znowu bardzo lubię markę Yonel i też o tym doskonale wiecie. No, jak na razie to tak patrzę, że te większość z tych kosmetyków zdękowanych to są kosmetyki, które lubię. No nie oszukujmy się. To też jest świetna pianka, bardzo fajny skład, bardzo dobrze oczyszcza skórę, nie przesusza jej, nie ściąga, nie podrażnia. Zresztą kosmetyki marki Yonel to są kosmetyki głównie ukierunkowane do skór wrażliwych, oczywiście już dojrzałych, ale ta pianka to jest po prostu wow. Zresztą cała ta seria Yoshino jest wow. I balsam ten taki, wiecie, oczyszczający też jest genialny. Do pielęgnacji twarzy mam jeszcze serum z antyoksydantami, które również zużyłam od marki Skin Science. To jest marka profesor Magdaleny, z którą ostatnio nawet miałam live. Niesamowitej kobiety. Po prostu za każdym razem, kiedy robię live'y z Magdą, to dostaję od Was komentarze właśnie gdzieś tam pod tymi live'ami czy w trakcie, że to, jaką skarbnicą wiedzy jest Magda, to jest nieprawdopodobne. Jej kosmetyki nie należą do najtańszych, ale dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj różne technologie, mamy innowacyjne składniki, mamy połączenia tych składników z innymi, takich, gdzie no nie znajdziecie nigdzie indziej. Kosmetyki badane, tworzone przez naukowca, badane na różne sposoby. Nie tylko testy dermatologiczne i standardowe testy, które przeprowadza się i które są obowiązkowe do wykonywania przy kosmetykach, ale tutaj mamy właśnie te testy in vivo, in vitro. Słuchajcie, za jakiś czas opowiem Wam nieco więcej o tej marce, bo jest ona niesamowicie ciekawa i zainteresuje szczególnie osoby, które szukają czegoś innego wśród kosmetyków. Bo są takie osoby, które idą w kierunku pielęgnacji naturalnej i szukają wyjątkowych produktów z pielęgnacji naturalnej i super. I ostatnio nawet opowiadałam Wam o marce premium Vitinia Skin Love, która jest nową marką na naszym rynku i jest niesamowicie ciekawa. Właśnie też między innymi za to, co tam w tych składach ma i jak są stworzone receptury tych kosmetyków. Z kolei Skin Science jest marką bardziej naukową. Jest marką
innowacyjną pod względem właśnie tych receptur, skierowaną do osób, które chcą od kosmetyku więcej i na przykład są w stanie postawić więcej na kosmetyk, na serum, na krem, na filtr, i mieć taki produkt, który naprawdę będzie przynosił efekty, niż kupować, nie wiem, 40 kremów, 20 serum, tanioszek po 20 zł, po 30 zł, używać je non-stop, zużywać raz, dwa i mieć efekty powierzchowne. To są zaawansowane kosmetyki. To jest zupełnie inna półka. Więc za jakiś czas Wam opowiem, ale nawiązując do tego seru, bardzo fajny produkt w takiej formule mlecznej, super mi się go używało. Serum, tak jak powiedziałam, antyoksydacyjne, odmładzające, z pipetką, więc też nie było żadnego problemu, żeby tutaj wyciągnąć, ale ta jego formuła była o tyle fajna, że już pod koniec, jak mi się tutaj praktycznie kończyło to serum i zostawało na końcu, nie byłam w stanie wyciągnąć tą pipetką, to wystarczyło, że wylałam sobie w zagłębienie dłoni i wszystko cudownie zużyłam. W ogóle żadnych podrażnień, pieczenia, swędzenia na mojej skórze wrażliwej, nic, super się rozprowadzało pod każdym kremem, przed stosowaniem filtra w porannej pielęgnacji. Antyoksydanty u mnie to jest must have i też Was staram uświadamiać w tym, żeby te antyoksydanty były również w Waszej pielęgnacji. One są niesamowicie ważne dla naszej skóry, szczególnie w czasach, w których żyjemy. No i oczywiście antyoksydanty, które przyjmujemy od środka, dzięki czemu będziemy zwalczać wolne rodniki, zmniejszać ten stres oksydacyjny i spowalniać trochę te procesy degradacyjne, procesy przyspieszonego starzenia w naszym organizmie. Świetne serum. I skoro jesteśmy przy serum, to no oczywiście, że zużyłam kolejne opakowanie serum do rzęs Illa Lash. Kocham ten produkt. To, jak wyglądają moje rzęsy, to jest po prostu wow. I używam non-stop. Dla przekonania Was, mam już nowe opakowanie z nowiusieńkim serum. Także dzisiaj idzie do łazienki. I będę dzisiaj je używać, bo nie używałam już od tygodnia, a tak naprawdę, słuchajcie, nie stosuję go codziennie, bo ja już mam, moje rzęsy są już w bardzo ładnym stanie, one są długie, pogrubione, pięknie wyglądają i ja po prostu stosuję to serum dwa razy w tygodniu dla podtrzymania efektów. Starcza mi na niesamowicie długo, no bo tak jak mówię, stosuję tylko dwa razy w tygodniu, a takiego serum nakładamy niewielką ilość przy linii rzęs, absolutnie nie na powiekę. Też są rolki na ten temat u mnie na profilu, możecie sobie zerknąć co i jak. Wiem, że wy kochacie to serum. Ja się wcale wam nie dziwię. Oczywiście zdarzają się takie osoby, które nie widzą efektu. Nie wiem od czego to zależy, ale są takie osoby. I to jest normalne, że nigdy nie będzie te 100%. Zawsze zdarzy się jakiś 1%, 2%, u kogo nie zadziała. Natomiast powiem wam, że to jest jeden z najlepiej sprzedających się produktów marki. Jeden z bestsellerowych produktów marki, bo efekty widać. I to, jak rosną rzęsy potem, jak wyglądają pięknie, jak się ten efekt utrzymuje na tych rzęsach i to, że nieprawdą jest, że nagle wypadają, że wyglądają jak takie nóżki pająka. No nie, słuchajcie, to są bzdety, które rozpowiadają osoby, które kompletnie nie mają pojęcia o tym, jakie dzisiaj mamy świetne produkty do stymulacji rzęs, a to jest jeden z nich. I kończymy, bo skoro jesteśmy przy marce Evoe Farm, to wykończyłam kolejny szampon. Szampon Illa Hair, który uwielbiam i też Wy o tym doskonale wiecie i też jest post na blogu na moim, post na blogu z recenzją właśnie tego szamponu. I zapach, który wykończyłam w tym miesiącu, no wykończyłam, została tam odrobinka, ale już Wam kiedyś mówiłam, że ja wysyłam opakowania po zapachach, które zużywam bliskiej osobie i zostawiam zawsze na dnie tutaj odrobinę, żeby mogła sobie przetestować, sprawdzić, zobaczyć jak ten zapach. Oribe, piękny orientalny zapach. Oribe Desertland, woda perfumowana, ale uwaga, troszkę taka arabska, ale nie ciężka. To nie jest taki zapach, którym się spryskacie i wszyscy wokół będą czuli i będą mówili, że boli ich i głowa, że to jest zbyt ciężki zapach, na przykład w okresie letnim. Absolutnie nie. To jest lekki zapach, taki właśnie arabski, średnio utrzymujący się na skórze, ale niesamowicie piękny. Przepiękny. Ja w ogóle uwielbiam takie nuty zapachowe. Moi drodzy,
Tadam! Koniec. Zdękowane wszystko z tego miesiąca. Nie wiem, jak będzie w sierpniu, ponieważ wiecie doskonale, że wyjeżdżam na prawie cały miesiąc do Włoch. I raczej nie wyobrażam sobie, żebym dękowała kosmetyki we Włoszech, ale te, które ze sobą zabiorę, i później zabierała do Polski puste opakowania. Raczej tak nie zrobię, ale zobaczycie, jakie kosmetyki ze sobą zabiorę, bo przygotuję dla Was też taki, mam taki pomysł, że przygotuję dla Was taki materiał i pokażę Wam, co będę chciała ze sobą zabrać, więc będziecie wiedzieć, co będę testowała, między innymi, co będę zużywała. Więc podejrzewam, że w sierpniu tego denka może nie być, ale we wrześniu na pewno będzie. Także moi drodzy, tym akcentem kończę dzisiejszy wywód na temat zdękowanych produktów, ale mogę się już też z Wami pożegnać. Wyrzucę te wszystkie opakowania, posegreguję je w odpowiednie miejsca i je wyrzucę. No i co? Dziękuję za Waszą uwagę dzisiaj. Dziękuję, że byliście. Znowu się rozgadałam. Wiecie, że ja przy kosmetykach to mogę gadać godzinami. Ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten vlog. Do zobaczenia, kochani. Widzimy się w następnym. Buziaki. Pa!